Co powiedział Putin? Jeszcze jedna rzecz, ujawnianie i obnażanie celebrytów. Celebryci z Hollywoodu również należą do tych elit zachodnich, o których mówił Putin, że lubią sobie napychać brzuchy ludzkim mięsem, piją ludzką krew i dokonują obrzędów, rytuałów satanistycznych. No i nas programują, żebyśmy akceptowali te wszystkie sprawy, żebyśmy akceptowali torturowanie ludzi dorosłych, torturowanie dzieci, wypijanie krwi, wycinanie organów, męczarnie i zbrodnie wszelkiego rodzaju. Rozlew krwi właśnie ma być wanna wypełniona krwią i mamy się tutaj wszyscy poić tą krwią i wszyscy mamy być zachwyceni tym, co nam proponują. Mamy spowodować, żeby ludzkość się nie rozmnażała, więc aby to spowodować, to należy być gejami, lesbijkami, a dzieciom należy poobcinać narządy rodne, żeby już ludzie się dalej nie rozmnażali. To jest zajęcie satanistów, syjonistów, satanistów, iluminatów, masonów. Tutaj akurat ostatnio sprawa tego klubu dziewiątego kręgu. O dziewiątym kręgu było głośno i zresztą Roman Polański, który był w samym oku cyklonów Hollywood, też o tym wie, że jest coś takiego jak kult dziewiątego kręgu, kult satanistyczny i robił o tym film Dziewiąte Wrota, robił o tym film Rosemary's Baby, czyli dziecko Rosemary, i te treści pokazywał. To się nie podobało nikomu, że takie treści pokazywał, więc wkręcili go w sprawę z 14-letnią dziewczyną, z którą, ponieważ miał seks, no to został oskarżony, a dziewczyna już po prostu miała takie sprawy na swoim sumieniu, że oddawała się różnym panom i matka ją przywiozła do Romana Polańskiego do domu i Romana Polańskiego uwikłano w całą tą sprawę, więc warto sobie zobaczyć ten film Dziewiąte Wrota Polańskiego lub też Dziecko Rozmery, gdzie się pokazuje, jak kult satanistyczny się zachowuje w stosunku do swoich członków, że członek na przykład musi oddać swoją żonę do zapłodnienia kapłanowi kultu. Kapłan kultu zapłodnia żonę, żona rodzi dziecko i jest przez kult uznawane, że jest to dziecko szatana. Wszyscy się cieszą i celebrują narodziny szatana. A tutaj sprawa hollywoodzka. Ojciec Nicole Kidman, satanista, uciszony przez swój własny kult satanistyczny dziewiątego kręgu. Doktor Anthony Kidman zmarł w piątek po ucieczce z Australii, oskarżony o wykorzystywanie seksualne i morderstwa dzieci w elitarnej szajce pedofilskiej z Sydney. Miesiąc wcześniej Fiona Barnett złożyła skargę do australijskiej policji Nowej Południowej Walii i Królewskiej Komisji do Spraw Przemocy wobec Dzieci, zarzucając Kidmanowi molestowanie seksualne i fizyczne przez całe dzieciństwo. Kiedy komisja wszczęła dochodzenie, psycholog kliniczny nagle porzucił swoje 43 lata pracy na Uniwersytecie Technicznym Sydney i Szpitalu Royal North Shore, aby pozostawać w Singapurze aż do śmierci. Rodzina odmówiła komentarza, a singapurska policja wszczęła śledztwo w sprawie, jak to określiła, nienaturalnej śmierci. I to jest jeden jaskrawy przypadek, ale tych przypadków mamy mnóstwo i dlatego Hollywood już się stacza na równi pochyłej, tam gdzie ich miejsce, czyli do piekła. Dziennikarka, która bada sprawy Pizzagate, Liz Crokin, pisze: Bill i Hillary Clinton kochają Haiti i nie bez powodu obrali za cel Haiti. Często odwiedzającym wyspę pedofilów Jeffrey'a Epsteina nie są obce barbarzyńskie zachowania takie jak kanibalizm.
I ostatnio wypłynął filmik z Haiti, jak grupka, gang taki haitański zjada sobie jakiegoś człowieka, piecze go narożnie i sobie zjada człowieka. Dlatego Bill i Hillary kochali Haiti. Bill przyznał w swojej książce, że on i Hillary często odwiedzali Haiti. Przyznał też, że odprawiali tam rytuały wudu. Bill i Hillary uratowali także Laurel Silsby z Haiti po tym, jak została skazana za próbę przemytu 33 dzieci z kraju, bo współpracownica Hillary usiłowała ukraść 33 dzieci, które miały rodziców, a udawali, że to są sieroty i one, te sieroty, zostaną przewiezione do Stanów i adoptowane, niekoniecznie, bo może zjedzone przez Hillary i jej przyjaciół. Wiemy, że Fundacja Billa i Hillary Clinton handluje dziećmi, tym dziećmi z Haiti. W raporcie Generalnego Inspektora z 2018 roku powołano się na Hillary Clinton i fundację oraz zbrodnie przeciwko dzieciom. W 2016 roku Donald Trump skrytykował Hillary za zajęcie kilku wiosek podczas kolacji u Alfreda E. Smitha. No, Trump zawsze mówił, jeśli ja będę prezydentem, to ty, Hillary, wylądujesz w więzieniu. Co jeszcze Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych ciekawego ogłosił? Postanowił, że urzędnicy publiczni w USA mogą być teraz pozwani, jeśli blokują lub wyciszają opinię publiczną w mediach społecznościowych, czyli cenzurują. Jeśli urzędnicy cenzurują, mogą być pozwani z imienia i nazwiska. I pamiętamy, że mamy też od papieża motu proprio z 2013 roku, że urzędnicy państwowi mogą być pozywani z imienia i nazwiska w sprawach cywilnych o odpowiedzialność cywilną. Koniec z ukrywaniem się przed wyborcami. A w świecie COVID-a.